wszystkie drogie panie na kolejny odcinek w Szpilkach za kierownicą. Dzisiaj w naszych testach Szpilek za kierownicą Volvo V60. Dla niezorientowanych podam, że V oznacza, iż pojazd testowany przez nas jest w wersji kombi. 60 to taka średnia klasa samochodu, ale to wszystko, co Wam dzisiaj pokażę, usatysfakcjonuje najlepszego kierowcę. Zanim jednak wyruszymy na testową jazdę tym autem, niestety musimy dolać płynu do spryskiwaczy, bo pogoda jest nieciekawa. Co chwilę pada śnieg z deszczem, mimo że kwiecień. Powiem Wam, płyn do spryskiwaczy jest niezbędny. Płyn do spryskiwaczy widać z daleka, duża klapka. Baniak też mamy z lejkiem. Jak już stoimy z przodu samochodu, pokażę Wam coś, co jest bardzo pomocne w jeździe, szczególnie w ruchu miejskim. Ale przydaje się również na trasie, szczególnie gdy jest duży ruch, nawet na autostradzie, gdy szybko się wyprzedza, gdy na bocznych drogach istnieje niebezpieczeństwo, że po ciemku wejdzie nam pieszy rowerzysta, który zapomniał założyć odblasku. Z przodu, wbudowany w grill, jest prostokącik. Takie małe coś, nie za bardzo to widać z daleka, trzeba się przyjrzeć. To ten prostokącik to radar tego samochodu, który obsługuje tu nie jeden, a kilka systemów. Ten pojazd pomaga nam w określeniu odległości, ostrzega nas o zbyt dużej prędkości przy zbliżaniu się do pojazdu, który jedzie przed nami. Ostrzega nas również przed pieszymi rowerzystami, którzy potrafią wtargnąć na drogę. Ostrzega nas również przed pojazdami, które wjeżdżają nas w oś jazdy. Pamiętajmy jednak, że radar i wszystkie systemy, które są w tym samochodzie, nie zwalniają nas z cały czas pełnej obserwacji i cały czas zajęcia się tylko i wyłącznie drogą. Choć w środku są systemy, które nam pomogą, chociażby zestaw głośnomówiący telefonu. Pamiętajcie, że telefon, nawet jeżeli nie trzymany przy uchu, rozprasza uwagę. Ta uwaga może uratować nam życie. Zanim zamknę maskę tego pojazdu, spójrzcie jeszcze na jego serce. To 2-litrowy silnik, który ma olbrzymie możliwości. Uruchommy samochód. No i cóż, kluczyk mamy. Nie działa tak jak w samochodach na kartę. Kluczyk, żeby zadziałał, musi być włożony w specjalnie do tego przystosowane miejsce. Dopiero możemy uruchomić samochód. Zapraszam na jazdę. Pamiętajcie, przed każdą jazdą, przy zmianie kierowcy, aby ustawić sobie fotel. Tu wersja zautomatyzowana, wszystko w fotelu ustawienia są elektryczne. Fotel posiada pamięć dla 3 kierowców jeżdżących na stałe tym samochodem. Zapinamy pasy. Taki czujnik w tym samochodzie też oczywiście jest. W 3 miejscach się pokazuje, że mam pasy niezapięte. Razem z otwartymi drzwiami pokazuje się również na prędkościomierzu. Zapraszam. Do naszej 2-litrowej jednostki producent dodał 8-biegową automatyczną skrzynię. To daje pełen komfort jazdy. Uwierzcie mi, spalanie tego samochodu na trasie
poniżej 5 litrów, zasięg tego samochodu powyżej 1000 km. To jeszcze parę lat temu było w ogóle nie do pomyślenia, żeby się tak dało zrobić. A w tej chwili możecie jechać tak naprawdę z Warszawy do Gdańska i z powrotem, nie tankując auta. To naprawdę daje olbrzymią satysfakcję. Samochód posiada, jak Wam mówiłam wcześniej, systemy asystenta pasa ruchu. Pokażę Wam na trasie, już jak wyjedziemy, na czym to polega i jak to działa. Radar, który Wam pokazywałam wcześniej, ostrzega nas przed kolizjami. Przy lusterku zapala nam się światełko sygnalizujące, że tu akurat z lewej strony zbliża się do nas jakiś pojazd. Bardzo fajny przypominacz, bo pamiętajmy o tym, że każde lusterko ma tak zwany martwy punkt, czyli że nie widać pojazdu, który się znajduje obok nas. Jak słyszałyście, Volvo posiada również system stop-start, czyli w momencie naciśnięcia hamulca wyłącza silnik i w momencie zwolnienia hamulca włącza ten silnik ponownie, co daje jakąś tam oszczędność paliwa, ale przede wszystkim chroni nasze środowisko przed niepotrzebnymi spalinami. V60 posiada również system Driver Alert. Jest to system, który reaguje na zmęczenie kierowcy i pokazuje piękną filiżaneczkę z parującą kawą, zapewne, z napisem czas na postój. To znak, że już za długo jedziemy, że nasz tor jazdy zmienia się zbyt szybko. Asystent pasa ruchu w tym samochodzie działa w dwójnasób. Po pierwsze, kontruje samochód tor jazdy, jeśli przetniecie linię i trzeba naprawdę uważać, żeby skręcić, jeżeli nie wrzucicie kierunkowskazu. W tym momencie kierownica wibruje zdecydowanie lepiej niż nie jeden wibrator. Jest to system, który zdecydowanie pomaga, szczególnie w jeździe długiej bądź w jeździe, która jest męcząca, z dużym natężeniem ruchu po mieście, jeżeli jedziemy daleko. Naprawdę ten asystent bardzo wspiera kierowcę. Polecam Wam, abyście kupowały samochody właśnie wyposażone w ten system. Ten samochód wymusza na nas ekonomiczną jazdę. Sprawia też, że zaczynamy myśleć o ekologii. Pamiętajmy o tym, że aby jeździć ekonomicznie i ekologicznie, przy ruszaniu chociażby ze skrzyżowania należy ruszać płynnie, ale nie wciskając pedału gazu dalej niż do połowy. Należy jeździć płynnie, w sposób przyjazny środowisku. Pamiętajmy jednak o tym, że nie jesteśmy na tej drodze sami, więc ekonomicznie najczęściej podają producenci pojazdów, że jest to 60-80 km na godzinę. No ale nie jedźmy autostradą 60 na godzinę tylko dlatego, żeby było ekonomicznie. Gdy jeździmy zwykłym samochodem z normalną skrzynią biegów, pamiętajmy o tym, żeby wyrzucać jednak na luz i żeby samochód toczył się swoją prędkością. Nie należy wyłączać silnika w trakcie jazdy tylko dlatego, żeby zaoszczędzić. To może spowodować wypadek. Pamiętajmy też, żeby hamować w sposób ekologiczny, to znaczy w samochodach z automatyczną skrzynią biegów one oczywiście hamują same, ale w samochodach z ręczną skrzynią biegów hamujmy przede wszystkim biegami, nie gwałtownie, nie natychmiast. Ten samochód, którym jedziemy, mówiłam Wam, że posiada radar, więc jeżeli nie zauważymy bądź rozproszymy się czymś, samochód zahamuje za nas. Pamiętajmy też o tym, że przewożenie zbędnych bagaży, w szczególności bagażników czy paków na dachu,
powoduje większe zużycie paliwa, więc samochód staje się mniej ekonomiczny. To samo dotyczy zbędnie używanej klimatyzacji, wentylacji czy nagrzewnic. To wszystko powoduje zwiększone zużycie paliwa pojazdu. Myślę, że taki samochód jak Volvo S60, którym jedziemy, zdecydowanie kieruje nas na to ekologiczne myślenie. To jest fajne w tym samochodzie, bo przecież nie każda z nas na co dzień myśli, jeżdżąc samochodem, o tym, żeby zaoszczędzić. A czasem warto. Kiedyś, pamiętam, mówili, oszczędzają bogaci i nam się opłaci. Zapewne ten samochód pokazuje, że taka jest prawda. Choć nie jest to samochód może tani, ale na pewno ekonomiczny i ekologiczny. Samochód, którym jedziemy, posiada również aktywne światła drogowe. Oznacza to, że samochód sam dostosowuje rodzaj świateł, z jakimi jedziemy. Posiada również aktywny system doświetlania zakrętów, co jest bardzo pomocne, szczególnie wieczorami, gdy jest taka szarówka, gdy już robi się ciepło, jest pełno pieszych, nie zawsze oni posiadają odblaski, nie zawsze zauważymy ich w odpowiednim momencie. To naprawdę się sprawdza. System jest godny podkreślenia i podziękowania Volvo. A przecież nie wszystkie z Was pamiętają, ale jeszcze 20 lat temu mówiło się, że Volvo to najbezpieczniejszy samochód. To firma, która bardzo dba o bezpieczeństwo nie tylko kierowcy, ale również i pasażerów, i innych uczestników ruchu drogowego. Moja przygoda z samochodem Volvo ma już 1500 kilometrów. Przez ten czas siedzę bardzo wygodnie. Naprawdę czuję się, jakbym siedziała w domu, w fotelu, aż chcę się poszukać jakiejś gazety. Tutaj nie ma wrażenia, że siedzenie jest za twarde, za miękkie, za niskie, za wysokie. Wszystko mam ustawione optymalnie do mojej sylwetki i naprawdę aż chce się jechać. Samochód zresztą sprawia takie wrażenie, jakby płynął po jezdni, więc wszystkie te odczucia kierowcy co do jazdy są naprawdę komfortowe. I to już na dzisiaj wszystko, co mogę Wam opowiedzieć o Volvo V60. Polecam Wam ten samochód. Jeżeli macie taką możliwość, spróbujcie pojeździć. Naprawdę wart jest tego, żeby chociażby spróbować, a już z całą pewnością, żeby go zakupić. Do zobaczenia w następnym odcinku.